Narkotyki, dopalacze, krok w otchłań. To konferencja, która odbyła się w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze z inicjatywy OHP. Skierowana była ona do pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych czy kuratorów. Na spotkanie przyszła także spora grupa młodzieży. No teraz wszyscy praktycznie mają z tym problem, większość osób. Dlatego warto wiedzieć już na ten temat, żeby samemu w to nie popaść. Takich konferencji powinno być więcej? Powinno, o wiele więcej. I u młodzieży, u osób dorosłych. Coraz więcej osób sięga po narkotyki i nie tylko narkotyki kojarzą się z tak zwaną patologią społeczną, ale niestety też sięgają po nie ludzie dobrze wykształceni, dobrze zarabiający, a nawet też zdobyć wiedzę dla siebie samego, jak nie popaść w uzależnienie. Ale jeśli już nas to dotknie, to żebyśmy chociaż wiedzieli, jakie podjąć kroki, żeby wyjść z tego uzależnienia. Przybyli studenci pedagogiki oraz dziennikarstwa. Myślę, że dla nich jest to szczególnie ważny problem, bowiem swoją wiedzę będą mogli przekazać swoim przyszłym podopiecznym w przyszłej pracy. Specjaliści uczulali przybyłych na fakt, że już 8-10-latkowie eksperymentują ze środkami odurzającymi. I warto zwrócić szczególną uwagę na to, jak zachowują się dzieci, czy nie zmieniły grona znajomych przyzwyczajeń i zachowań. Jeśli cokolwiek zwróci naszą uwagę, to warto zasięgnąć opinii specjalisty z policji lub z MOPS-u. Ale jeżeli rozmowa już nie pomoże, pamiętajmy o tym, że są ogólnie dostępne testy narkotykowe, które można wykonać na ślinę, bardzo prosty sposób. Jeśli nie, zawsze można zwrócić się do nas bądź do psychoterapeuty, żeby sprawdzić, przede wszystkim, żeby zdiagnozować, czy rzeczywiście jest to tylko dojrzewanie naszego dzieciaczka, czy jest to już rzeczywiście większy problem. Życie bieżące jest tak szybkie i tak prędkie, że trudno jest się znaleźć w wielu sytuacjach. I nasze dzieci, czyli ja mówię o bardzo młodych ludziach, nie mają narzędzi takich do radzenia sobie z prostymi sposobami na życie, czyli umiejętnością odmawiania, czyli powiedzenie nie, ja nie biorę albo nie będę próbował. I to jest cała prośba do rodziców, żeby uczyć dzieci odmawiać. Należy także zdać sobie sprawę z tego, że dzisiejsze narkotyki poza substancjami odurzającymi zawierają także środki, które mogą być bardzo trujące dla organizmu. Kiedyś narkotyki były czystsze i wyrządzały mniej szkód niż w obecnej chwili. Czyli ta sama zażyta ilość kiedyś, dzisiaj może prowadzić do wielkiej degradacji mózgu i tak jakby wyłączenia człowieka z życia społecznego. I choć wydaje się, że świadomość dotycząca narkotyków jest duża, to tak szerokiej debaty informującej o różnych aspektach, także prawnych, tego zagadnienia powinno być więcej.